premier Wielkiej Brytanii Churchill powiedział wyraźnie: podpalcie Europę. No dlaczego? Bo postanowił przenieść ciężar wojny z Wielkiej Brytanii na okupowany kontynent. A dokonać tego mogli tylko spadochroniarze specjalnie wyszkoleni do działań na tyłach wroga. Największa armia podziemna Europy potrzebowała zaprawionych w walce i służbie wywiadowczej oficerów. Mogli być oni wyszkoleni tylko w Anglii i zrzuceni do kraju na spadochronach, uzupełniając kadrę dowódczą Armii Krajowej. Taki właśnie projekt przedstawili Sikorskiemu już na początku wojny kapitanowie Górski i Kalenkiewicz. Sami jako jedni z pierwszych wylądowali w kraju. Zginęli w walce. Wielu znalazło swoje miejsce w historii II wojny światowej. Byli wśród nich Leopold Okulicki, Niedźwiadek, ostatni dowódca Armii Krajowej, sądzony w procesie 16, zamęczony w Moskwie w 1946 roku. Jan Nowak-Jeziorański, kurier z Warszawy, twórca Radia Wolna Europa. Kazimierz Iranek Osmecki, Makary, szef oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. Jan Piwnik, Ponury, oficer wachlarza, dowódca zgrupowań partyzanckich na ziemi kieleckiej i nowogródzkiej. Poległ w walce w 1944 roku. Stanisław Jankowski, Agaton, szef Wydziału Legalizacji Komendy Głównej Armii Krajowej. Adolf Pilch, Góra, Dolina, dowódca oddziału partyzanckiego, który z ziemi nowogródzkiej dotarł z pomocą do powstańczej Warszawy. Ten film możemy oprzeć jedynie na relacjach żyjących. Poświęcamy go pamięci wszystkich cichociemnych. Ja miałem bardzo długą i krętą drogę, żeby znaleźć się w tych oddziałach specjalnych cichociemnych. Po prostu 1939 rok przeżyłem dość tragicznie, bo byłem na junackich chłopcach pracy po maturze. Pierwszego września 1939 roku zastał mnie jako studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dokładnie miałem wówczas 25 lat. Pierwszy dzień wojny tak się złożyło, że zaskoczył mnie w łóżku. W Tucholi byłem wtedy, a od 1 września miałem rozpocząć naukę w liceum, bo ja miałem wtedy 17 lat. Miałem mundur PW, ten taki wojskowy, jak wtedy pewnie mieliśmy. Ubrałem się w ten mundur i poszedłem do wojska miejskiego tam na miejscu i zgłosiłem się na ochotnika, prawda? Wojna, no to wojna. Zaraz zgłosiłem się na ochotnika do wojska. Wpisano dokumentację, umundurowano mnie, dano mi karabin, amunicję i tylko butów, swoje buty zostawiłem, bo miałem takie sportowe, wspaniałe buty, że nie chciałem tych buciów wojskowych nosić. Na wojnę poszedłem z aparatem. Od pierwszego dnia wojny, to znaczy w tej chwili od pierwszych zdjęć zbombardowanego Lwowa, które zostały później przekazane do sztabu naczelnego wodza do Paryża, właściwie nie rozstawałem się z aparatem. Fotografowałem, fotografowałem i fotografowałem. To, że Rosjanie do nas przyszli, to w ogóle było dla nas nieprawdopodobne wstrząsem takim. Radio wyłączyliśmy, słyszeliśmy przemówienie pana Mołotowa. Pan Mołotow poświadczył wtedy, że, jak to się mówi, idą oswabadać Białorusinów i tak dalej, prawda, zamieszkałych na terenach wschodnich.
Byłem drużynowym drugiej drużyny skautów w Bielsku i stąd i zowąd nas wzięli do niewoli zaraz i pojechaliśmy aż do Równego. Dojechałem pociągiem, już jako jeździec. Idy, idy. Назад. Назад. Полака крzyża się boi. Imię, ojciec. Przybylik. Stefan Przybylik. Nazad. Jak się później okazało, to jeden był sędzia, jeden adwokat, a jeden prokurator. I pytali się, jak się nazywam. Wasze ojciec. Polska. No i przeczytali mi wyrok. 5 lat. Daleko w ostocznych truciaszczych w hospitalnych łagierów, bo usiłku. Cześć, Stefan. Jak? Już przedtem, jak przyszliśmy, tam była taka duża cela i na ścianach wszystkich było wszystkie półki nasze i przy każdym nazwisku 5, 8, 10. Ja nie wiedziałem, co to jest. A to były wyroki. Tam podpisywali się nasi. Kilometrów chyba szliśmy do obozu przejściowego nad Pieczorą, to tak zwane Pieczor Łak. Tam nie było nic, tylko drzewo, jakie Pan Bóg stworzył. Do tego jednego drzewa była przybita tabliczka, kolonia tam jakaś 18 czy 20, już nie pamiętam. Dopiero musieliśmy te drzewa ścinać, namioty stawiać i mieli takie, więc to było, piekliśmy sobie placki na łopatach nad ogniem. No było ciekawe, tam było to wszystko razem. Trzeba było pracować na normy. Jak ktoś zrobił te normy na wyznaczony na dzień, to dostawał tak zwany trzeci kocioł, to znaczy lepsze jedzenie i bodajże wtedy było 800 gramów chleba. A jak ktoś miał ten pierwszy kocioł, to znaczy jak niewiele narobił, tak jak ja, no to dostało 400 gram, to znaczy 400 gramów chleba, nieduży kawałek. Czasami, powiem, przez 3 dni nie dowieźli chleba, no to nie było jedzenia, no i już. Ale no i jakoś się żyło. Po klęsce, dla tych, którzy uniknęli lub uciekli z niemieckiej albo sowieckiej niewoli, były dwie główne drogi do polskiego wojska. Jedna, przez zielone granice z Rumunii albo Węgier, mniej lub bardziej legalnie, do Francji, gdzie już powstawała polska armia. Upadek Francji to też była niespodzianka, bo to była wielka potęga. Przecież nie, myśmy myśleli, że ksiądz na kazaniach krzepił nas zawsze, że zwyciężymy i Paryża nie damy, a potem okazuje się, że Paryż upadł, że obronimy się na Loarze, a potem, że na Pyreneach. Oczywiście to się skończyło bajką. No i wycofaliśmy się, mieliśmy pierwszy plan pójść na odsiecz Paryża, tamtym jednostką, tak mówiono. No, Francuzi tak pewnie bardzo szlachetnie też przeszli, bo zamiast się bić z Niemcami, to uciekali. No i tak było niestety wszędzie. W każdej chwili, jak żeśmy zbliżali się do Paryża, tak było, uciekali bez przerwy. Zabierali tylko manierki z winem, a karabiny to wrzucali do rowu, panie. Taka to była wojna we Francji. Koniec wojny, nie ma co. Smutno się wszystkim zrobiło, no ale trzeba się ratować. Ale już były wiadomości, że Sikorski w międzyczasie był, rozmawiał z Churchillem, że był z powrotem we Francji, gdzieś tam, prawda, z Rettingerem nawet, prawda.
No i z powrotem wylądował w Londynie. Kto może, niech się ratuje. Takie były już tak dyspozycje. Moje losy to w zasadzie były podobne do tysiącnych rzeszy, które zasiliły szeregi Wojska Polskiego najpierw we Francji, a potem po klęsce francuskiej udały się do Anglii. Druga droga, o wiele dłuższa, prowadziła przez bezmiar Rosji wyniszczające doświadczenia łagrów do powstającej w 1941 roku armii generała Andersa. Kiedy było podpisanie porozumienia między Sikorskim a władzami radzieckimi, to myśmy tego samego dnia już wiedzieli. I wypuścili nas 1 października. Dostałem pajok na 5 dni. Co 15 minut, co 20 minut zwalniali jednego. Bo dokumenty, to, tamto. Przede mną szedł gość i nie dopędziłem go przez te 15 kilometrów. I za mną szedł gość i też mnie nie dopędził. Tak żeśmy wyrywali. Postanowiliśmy wyjechać na południe, bo dowiedzieliśmy się, że jest organizowana polska armia na południu Rosji Sowieckiej. I w ten sposób zacząłem jechać do armii polskiej, panie. To była tragiczna moja podróż, bo jechaliśmy od 1 października aż do 6 marca następnego roku. Przez całą Rosję na południe. Miałem wtedy niecałe 17 lat. Udało mi się dzięki znajomościom wśród kadry oficerskiej jednak uzyskać to, że do wojska się dostałem jeszcze na terenie Związku Sowieckiego. Z Wojskiem Polskim wyjechałem do Persji i po krótkim pobycie w Persji do Iraku. W Iraku została tworzona Armia Polska pod dowództwem generała Andersa. Niedaleko granicy afgańskiej poszliśmy do łaźni, pamiętam. I wychodzimy z łaźni, a tam dywizja piechoty Wojska Polskiego jak raz jechała. Myśmy dołączyli do tym, no i tam się zaczęło nowe życie. W kraju najważniejsze było utrzymanie stałego kontaktu z rządem na zachodzie. Było to zadanie takich kurierów jak Elżbieta Zawadzka, zwana Zo. Jako jedyna kobieta, cichociemną została właściwie z konieczności. Jedna moja podwładna była aresztowana, nie wytrzymała i zdradziła mój adres, moje nazwisko. I Gestapo dało Fahndungsbuch. Więc oni wiedzieli, że ja jestem kurierką z Warszawy. Dlatego mnie nie chcieli aresztować, tylko chcieli jechać za mną i Warszawę aresztować. A ja wiedziałam, że mam ich za sobą. Walizę nadałam na przechowanie. Ona miała pełno dolarów, już nie wiem ile tysięcy dolarów w tym dniu. Z początku ja woziłam pieniądze dla K, ale mam ten kwit za sobą. W Katowicach mieliśmy swoją melinę tuż przy dworcu. To była ekspedientka w aptece. I ja płacąc jej wsuwam do ręki kwit na tę walizę z pieniędzmi. I teraz odetchnęłam. I jestem na dworcu, już taka zupełnie, wiem, że śledzą mnie, że złapią mnie. I znowu taki cud, który zawsze mnie ratuje. Jest akurat Maria Witekówna. Też jechała do Warszawy. Przygotowałam kartkę. Saba sypie. Jadę do Warszawy. Ona była konspiratorka dobra. Nie daje znać, że ktoś jej coś daje. I odetchnęłam. Wiedzą w Warszawie przez nią, że jestem śledzona. I wiedziałam, teraz warto się tylko zabić, żeby nie wytrzymać tortur w Gestapo. Ale jak? No więc postanowiłam, że wyskoczę z pociągu. Nie?
że może nie trzeba będzie się zabić, tylko może ocaleje. Chciałam wyskoczyć bliżej, bo miałam tak pełno znajomych. No, dojeżdżamy już do Częstochowy, bałam się. I jesteśmy blisko Żardowa. Pociąg trochę zwalnia, bo to była duża stacja w czasie wojny. Ja, zostawiając swojego prześladowca w następnym wagonie, a wiedziałam, gdzie on siedzi, dochodzę do drzwi, a tam stoi polski kolejarz. Może mi pan pomóc? Zawsze z miłą chęcią służę pięknym kobietom. To niech mi pan otworzy drzwi. Ale co panienkę tak przypiliło? Jeszcze nie ma stacji. Wysiadam. Kłopoty w interesach? Tu mam bliżej. A nie szkoda do młodego życia? Tam blisko były drzewa. Dotarłam do takiego lasku. Pamiętam jak dziś, tam był strumyk jakiś, dość duży i tam siedział rybak z wędką. Ten rybak patrzy na mnie jak na wariatkę zupełnie, nie? Ale widzi mnie, więc ja tam przechodzę i tam się zaczyna las. Tam z okolicznych wsi szły te robotnice do fabryki. Przez te lasy dochodzę do stacji. Ja kupuję bilet, jadę do Warszawy. W Warszawie zgłaszam się na moim Melinie. Jestem uratowana. No więc Janina Karaś mi powiedziała, jesteś spalona na Śląsku. My potrzebujemy kuriera do Londynu. Od Grota Roweckiego miałam jedno zadanie. Lepiej zorganizować łączność Warszawa-Londyn. Bo Londyn nie wiedział, jak funkcjonuje łączność w kraju i głupstwo, dużo błędów popełniał. Wszystkie drogi prowadziły do Anglii. Rozpoczęto poufne poszukiwanie do służby w okupowanym kraju wśród oficerów, podchorążych i szeregowych. Ważna była dyspozycja psychiczna oraz inteligencja kandydata. Oceniono 2413 ochotników, przeszkolono ponad 800, spośród których 316 trafiło do kraju. Zginęło 112. Przyszła komisja sztabu naczelnego wodza, żeby szukać ochotników do dalszej służby w Armii Krajowej. Ja dosłownie jak iskrą elektryczną tknięty poderwałem się, stanąłem na baczność i zameldowałem. Aspirant Stefan Bałuk melduje się posłusznie do służby w kraju. A ja, bo dla mnie tak kolendarne zaskoczenie, że po prostu nie wiedziałem, co się, jak w kraju tego, jak się tam dostanę, tu się nie, pan nie martwi. Myśmy z Francji byli ewakuowani w czerwcu 40 roku, a tu jest 43, 3 lata, to się już może nudzić. Przyszła ta okazja, że zmienić to wszystko, nowe życie, puch, myśmy skoczyli do tego i ja uważam, że młodzi ludzie zaczęli się martwić, że wojna się może skończyć bez ich udziału. A tutaj taka okazja jechać do Polski. Jedni już walczyli w kraju, a myśmy dopiero przypłynęli do Wielkiej Brytanii.
Wodle został otwarty w 1942 roku. I wtedy komendantem Wodle End został, wtedy był jeszcze major Hartmann. Ci, którzy pamiętają czasy przedwojenne, będą go pamiętali jako tego oficera zawsze ubranego w dopasowany mundur, który jako adiutant prezydenta Mościckiego w czasie uroczystości zawsze za nim stał. Gdy cichociemni byli rzucani w Polsce i on później dostawał wiadomość, że taki i taki zginął, to on sadził róże w swoim ogrodzie. Także na końcu miał już ogród pełen róż. Szkoleni mówili o sobie w żartach cichociemni, bo pojawiali się po cichu i znikali w ciemności. I tak już zostało. Wszyscy zaczęli o nich mówić po prostu cichociemni. Po wyrażeniu zgody kandydaci byli kierowani na specjalne kursy, których było dosyć dużo. Strzelniczy, minerski, terenoznawczy, dywersji i sabotażu, propagandy i dwa niezwykle ważne. Wywiadu i łączności. Najpierw było miesiąc zaprawy fizycznej. Myśmy mieli dwa miesiące, bo z Rosji przyjechaliśmy przeważnie. Były grupki tylko takie, po 30 osób. I z tymi się znaliśmy, z tymi kolegami. Wielki nacisk był położony na szkolenie fizyczne. O tak. Do tego stopnia, że jak jeden z takich kursów początkowych, to myśmy przeszli w Szkocji, od ludzi. Tam tylko owce były. Ludzi bardzo mało. Dziki teren. Taki sierżant wychowania fizycznego nas budził rano i zaczynało się od marszu. Marsz, bieg. To się zaczynało od kilometra, dwóch, a my się skończyli na 10. Czyli każdego rana pierwsza rzecz to była bieg i marsz 10 kilometrów i z powrotem. Pamiętam Małpy Gaj. Małpy Gaj to był taki posiadłość taka. Dużo tam było drzew, park olbrzymi, wielki. I urządzenia, naraz stoi ściana albo jakiś tam, to nie mogliśmy przechodzić obok tego, tylko przez tę ścianę, bo ścieżka szła do ściany. Mówię o takich przyjemnych rzeczach, bo to była dla nas przyjemność, to się my się wracali i biegiemy i dawaj. Były kursy tak zwanej silent killing, to jest zabijanie po cichu, bez wystrzału, więc to fizyczne. Chodziło o to, żeby, powiedzmy, wartownik stoi na warcie, prawda, żeby jego chwycić tak i nóż mu wsadzić gdzieś w gardło, żeby nawet nie chrypnął, prawda. Takie szkolenie też były. Mieliśmy zawsze przy sobie dwa pistolety. Zawsze mieliśmy ostry nabojownik. Nie było ślepych naboi, jak to teraz. Myśmy zawsze mieli wszystkie strzelania ostre strzelania. Granaty na przykład, to wszystko na ostre mieliśmy. Czym były, powiedzmy sobie, poszczególne kursy, należy podkreślić, że one były ściśle ukierunkowane w stosunku do późniejszych obowiązków służbowych wykonywanych przez poszczególnych kandydatów. Innym, powiedzmy, kursom były poddawani adepci, którzy mieli kiedyś w Polsce być w partyzance, względnie, powiedzmy, wykonywać akcje dywersji. Całkowicie różnym szkoleniom byli podawani oficerowie, którzy kończyli później tak zwaną szkołę oficerów wywiadu, która miała kryptonim Wyższy Kurs Administracji Wojskowej. Przyszedłem na dywersję, to bardziej mi odpowiadało. Szkolenie w dywersji to było wykonywanie zasadzek na oddział niemiecki. Zrobienie wypadu na posterunek. W jaki sposób zdobyć posterunek obsadzony przez żołnierzy Wehrmachtu. Jak na przykład robiliśmy napad na niemieckie dowództwo, tośmy robili napad autentyczny jednostkę brytyjską. Oni prawdopodobnie wiedzieli, ale my nie wiemy, czy wiedzieli. I oni nam mówili, że nie wiedzieli. Ale albo myśmy robili różne rzeczy. Trudno było przewidzieć, w jakiej sytuacji
cichociemny znajdzie się, dlatego szkolili go na różne możliwości. Każdy musiał sobie ułożyć legendę nowego człowieka. O tym, z czym ktoś był, gdzie się urodził, jak się nazywał, musiał całkowicie zapomnieć. Musiał się narodzić nowy człowiek. Przybrał to nowe nazwisko, przybrał nowy zawód i użyłem moje nowe całkie życie. Co ja robiłem jako chłopak, gdzie chodziłem do szkoły i następnie, gdzie ja pracowałem. Musieliśmy wiedzieć, ile kosztuje trawa, ile kosztuje bułka, ile kosztuje... No, żebyśmy wiedzieli, prawda? Ceny, jednym słowem. To było dość dużo pracy, bo to tak się zdaje, to było inne życie przecież. I badania mieliśmy tam, panie. A, egzamin to było badanie przez gestapowców. Nawet czasami brutalnie. Imię, nazwisko, jak się nazywasz? Antoni Nosek, o co chodzi? Nosek mówisz? Syn Jana i Zofii? Tak. Jana i Zofii. Ale Niechciński. Niechciński Antoni. To zdecyduj się, Niechciński, kto ty jesteś. No Niechciński. Antoni Niechciński. Zawsze, gdyby się pytali zawsze mnie w nocy o twój zawód, to mu opowiadałem. Jestem mechanik samochodowy, pracujący na ulicy Chmielnej w Warszawie. Jak się nazywasz? Kim jesteś? Jestem, no... Niechciński. Syn Jana i Zofii, Antoni. Niechciński Antoni. Jestem Antoni Niechciński. Słowo honoru. Jestem dalszym ciągu kawalerem i mieszkam sam. Na Marszałkowskiej. Jestem Antoni Niechciński, mechanik samochodowy. Zamieszkałem na Marszałkowskiej pod 61, zatrudniony w warsztacie na ulicy Chmielnej. Dowództwo Armii Krajowej wydało depeszę, grot, żeby przysłać wyższej klasy specjalistów, radiotelegrafistów. Myśmy musieli się w związku z tym dłużej szkolić. Kto nie pracował, to nie przyleciał. I tutaj była rywalizacja, tylko praca. Praca, jak to chciał, to po 20 godzin na dobę. Nikt nas do tego nie nałożył. I myśmy musieli nadawać albo 60 cyfr, albo co 20 liter. Na mnie to jest, nic już nie można, tylko melodią odbierać. To już nie można było na nic innego zobaczyć. To już było potem po aresztowaniu Grota Roweckiego, już był Mor Komorowski, który słał depesze, ZO ma wrócić. Coraz bardziej zaczęłam naciskać pułkownika Protasewicza o powrót. I wtedy on powiedział, co najwyżej może pani skoczyć. Natychmiast zgodziłam się na to, żeby lotem wrócić do Polski. Pojechałam na szkolenie do obozu cichociemnej. Najpierw były te ćwiczebne skoki, żeby przywyknąć w zachowanie się w powietrzu. Skakało się z wieży dość wysokiej i wtedy miałam przykry wypadek, bo skacząc zwichnęłam nogę. I pamiętam tę chwilę, jak siadłam na krześle, przede mną klęczy sierżant brytyjski i bandażuje mi tę zwichniętą nogę w kostce tak mocno, że ona jest całkowicie sztywna. I ja mówię, ja mogę skakać. I skakałam z tą obandażowaną nogą te dalsze skoki próbne. I nie wyrzucili mnie z kursu. A ćwiczenia, do tego to była wybudowana specjalna taka dziura,
3 metry niżej piasek. Panie, to było ciężko skakać, gorzej jak ze samolotu. No i wreszcie były loty próbne. Skakaliśmy z Whitleyów, takich samolotów, takich starych samolotów. Z dziury. Automatyczne spadochrony mieliśmy wszyscy. I tam też ćwiczyliśmy. Nasza brygada spadochronowa miała rekord skoków. 6 czy 10 skoczyło tam w milisekund. Rekordowo, najwięcej. Jeden za drugim, żeby jeden drugi nam na głowę skakał, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej skoczyć. Służba ciężka, bo inni tam się bawili tego, my nie mieliśmy czasu na to. Myśmy po 6 tygodniach dostawali 4-5 dni urlopu i jechaliśmy, gdzie chcieliśmy, mówiliśmy, gdzie jedziemy. Dostawaliśmy numer telefonu na wypadek, gdyby nas na przykład policja brytyjska zatrzymała. Gdybyśmy mieli jakieś kłopoty tam, albo coś, bitkę, albo coś, to mieliśmy pokazywać ten numer telefonu. Dostawaliśmy wynagrodzenie piękne. Do tego wynagrodzenia pięknego dostawaliśmy 3 funty dodatku spadochronowego. A to były czasy, kiedy 5 funtów się zarabiało tygodniowo. Także mieliśmy pieniądze. Też 6 dni to było wszystko, mogliśmy robić, co nam się żywnie podobało. Tylko nie mówiliśmy nic, co my jesteśmy, no, że było wojsko na urlopie. Byliśmy doglądani przez takie te młode dziewczyny. To była organizacja FANY. To była ochotnicza organizacja kobiet, które nie otrzymywały żadnego żołdu. One same za siebie płaciły i za swój mundur. To znaczy, że one wszystkie pochodziły z bogatszych rodzin. Między innymi tą fanę była Sue Ryder. Wtedy była prostą dziewczyną, bardzo, która przyjęła najcięższe warunki, bo kucharką była w takim na zewnątrz kordiardzie, na piecu takim opalanym na ropę. Gotowała tam, usmolona była cały czas. Skąd była ta wielka słabość dla Polaków? Co ja słyszałem, że ona zakochała się w Cichociemnym. Tylko niestety on zginął. Ale to uczucie Sue Ryder pozostało. I stąd on od razu, jak się wojna skończyła, zajęła się pomocą dla Polaków. Wielką przyjaciółką Polaków została. Ona naprawdę, jak została mianowaną barones, to przyjęła barones of Warsaw. Opiekowały się nami, to znaczy pod każdym względem, to znaczy prowadziły kuchnię, służyły nam pomocą przy jakichś drobnych, powiedzmy sobie, reparacjach, dawały nam pewnego rodzaju towarzystwo i miało to wszystko na celu wytrącenie tej pewnego rodzaju nerwowości w okresie oczekiwania przed lotem do kraju. A jak był przygotowany do lotu i oni wszyscy ci instruktorzy potwierdzili, że ten nadaje się do rzutu do Polski, to wtedy składał przysięgę. To było takie już ostateczne zatwierdzenie do lotu. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam. Że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę. Nie tylko jako dobra państwowego. Ale i jako środków i pieniędzy. Przeznaczonych dla odzyskania wolności ojczyzny. A tajemnicy służby specjalnej dochowam. Nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji. I nie zdradzę jej nikomu. Aż do końca wojny. Tak mi dopomóż Bóg. Powiedziano nam, że będziemy lecieć dzisiaj do Polski. Koniec, już nie można było wychodzić. Wtedy myśmy robili ostateczne przygotowania. Ubieraliśmy nasze cywilne, wszystkie cywilne ubrania, wszystkie rzeczy, które były
mogłyby wskazać, że są pochodzenia angielskiego, wszystko to musiało zostać. Byłam bardzo zła za to. Mnie, kurierkę, poddano osobistej rewizji. Ale czy czegoś nie wiozę do kraju niebezpiecznego? No ale wybaczyłam im to. Bo właściwie to było słuszne. Dlatego, że nasi cichociemni byli często bardzo nieostrożni. Wieźli ze sobą klerem, to znaczy niezaszyfrowane adresy swoich krewnych albo swoich przyjaciół. To by natychmiast przecież Gestapo przy niewłaściwym locie naprowadziło na różne komórki AK. Więc to było powodem, że Jaźwiński, to znaczy ten dowódca tamtej tej komórki odprawiającej cichociemnych, kazał przeprowadzić rewizję osobistą. Mieliśmy apteczkę, gdzie były wszystkie tam potrzebne leki. Między innymi każdy z nas dostawał truciznę, prawda, do... kapsułkę taką. Dostawaliśmy też takie leki pobudzające, że przez... Ale to ostrożnie trzeba było używać. Ja tego nie użyłem ani raz. Że po skoku można było być zupełnie normalnym. Mieliśmy nóż, łopatkę, dwa pistolety miałem. Dwa granaty miałem. Miałem 50 sztuk naboi, flaszeczkę whisky. Wszystko, czy trzeba, prawda? Swoje pieniądze. Na w cywilnym ubraniu zakładaliśmy pasy, w których było dużo złotych dolarów i złotych funtów. Ten pas to był bardzo ciężki był. Ja osobiście wiozłem 78 tysięcy dolarów. Tyle pokwitowałem, że odbierałem. Część w złocie, a część w papierach. Jak się później okazało, wieźliśmy wtedy pół miliona dolarów tutaj do Armii Krajowej. Jak byliśmy tak przygotowani, podjeżdżała ciężarówka wojskowa, wsiadaliśmy na ciężarówkę, opuszczali zasłony i wieźli nas na lotnisko. Myśmy przyjechali, to było lotnisko w Brindisi. Przed samolotem stał dowódca samolotu, to był kapitan. I następnie było dwóch oficerów angielskich. Myśmy w tych małych stopniach wchodzili do samolotu, a oni nas salutowali. Samolot wystartował, wszedł do góry. Ciężko mu było, bo miał zasobniki, dużo sprzętu, który wiózł ze sobą do Polski. Dali każdemu, jaki kto chciał trunek, czy chciał koniak, czy chciał whisky. Jeden tych, prawdopodobnie, żeby uspokoić nerwy, to cały czas popijał, zanim było lądowanie, to już było puste. Gdy lecieliśmy nad Budapesztem, słyszeliśmy strzelanie artylerii przeciwlotniczej duże. A wyglądało, mówił, a jak dobrze, jesteśmy, dobrze lecimy, jesteśmy nad Budapesztem. On nie zwracał uwagi na to, ale nas te wybuchy z pobliżu to nas niepokoiły. Po przeleceniu Karpat to dopiero zaczął się myniec, bo z jednej strony brali do nas Sowieci, a z drugiej strony Niemcy. Przelecieliśmy nad Polskę, placówka dawała sygnały, bo była umowa, że BBC nadaje melodię. Każda placówka miała swoją melodię. Jeżeli to usłyszeli na przykład umarł Maciek, umarł, to oni wiedzą, że rzut będzie na ich placówkę. Wtedy następowała ta mobilizacja miejscowego AK. Oddziały otaczały miejsce zrzutu. Gdy samolot się zbliżał, zapalali ognie, a samolot dawał znak i wtedy odbywał się zrzut. Huku tych maszyn, tych silników, po prostu zasnąłem.
To może jest trudne do uwierzenia, ale zdrzemnęłem się. No, w kabinie jest nas jeszcze tylko dwóch, a okazuje się, że lotnicy ze względu na zdenerwowanie, bo zaczynało brakować paliwa, zamiast zrobienia trzech rund, zrobili tylko dwie rundy i byli przekonani, że wszyscy, że i kontenery, i skoczkowie wszyscy polecieli. A tu jeszcze dyspatcher mówi, że jeszcze dwóch skoczków zostało i zrzucić ich musimy. Więc samolot zatacza jakiś łuk i teraz ponownie szuka placówki, która w międzyczasie wygasiła światła. Czyli po prostu na wyczucie lotnicy orzekli, że są nad zrzutowiskiem i można pozostałych skoczków zrzucać. Myśmy 9 razy nadlatywali na to lotnisko. Po 2 razy to sprzęt, a za 3 razem nikt nie wyskoczył, bo pod tym dziurą było takie sito z tych linek od spadochronów, które już były przeznaczone dla sprzętu. I właściwie nie powinniśmy skakać, ale skakaliśmy i tak. I Kryzar się zaczepił o te rzeczy, w pętle wpadł, właśnie w te pętle. I prawdopodobnie na miejscu się zabił, prawda? Ciemno, nikogo nie ma, ani hałasu, ani żadnych świateł, ani nic. Niepowtarzalne przeżycie. Każdy to zresztą inaczej przeżywał. Jeden to wyciąga broń tego, owego. Ja po prostu przytuliłem się do naszej polskiej ziemi i się rozbeczałem. To było coś dla nas fantastycznego, że potrafiliśmy przylecieć tutaj, żeby walczyć z naszym wrogiem w kraju. Wylądowałem na, bo to był początek maja, na zoranym polu. To było, miałem lekkie lądowanie. I wtedy patrzyłem na sam, słyszałem samolot. Widziałem ten samolot, jak leciał wysoko. Księżyc świecił, a on pokazywał się od czasu do czasu między chmurami. Wtedy zobaczyłem, jak on już całkowicie zniknął. Wtedy mi się tak serce tutaj ścisnęło. Powiedziałem, że teraz zostałem odcięty od tych wszystkich, od tych wielkich jednostek wojskowych, od tej opieki, zaopatrywania, wszystkiego, bezpieczeństwa. Teraz jestem tu, stoję na polu sam. Zeskoczyłam i krzyczę tuż nad powierzchnią, Janek, Janek, to było moje hasło, tak? Skacze, ten Szmajdowicz bierze tak jak tych zeskakujących ramiona i odskakuje, kobieta. No tak, i tak dostałam się z powrotem do Polski. Z oddali usłyszeliśmy wołanie. Natrafił na nas partyzant, który był już ostatnim Janek? Ubezpieczeniem placówki. Kolego. Naturalnie pierwsze powitanie, no to było serdeczne ze wszystkimi. Jesteś. Tam dziewczyny też były, bo na tym folwarku pracowały, więc dziewczyny dostały czekolady, no chłopcy papierosy jakieś. Brakuje jeszcze jednego, to chyba ostatni. Melduje się ci kopcie myśliwa. Chodźcie. Myślałem, że już nie przylecimy. Nareszcie, czekaliśmy. Zostaliśmy ostrzelani. Trzeba było zawracać od strony Karpat. Ale słuchajcie, mam coś dla was tutaj. Czy może mi pan? O tak. Proszę, słuchajcie, papierosy dla was. Częstujcie się. Konserwy. Nie no, kochani, częstujcie się. To wszystko dla was jest. Papierosy, proszę. To mało. Amerykańskie. Amerykańskie, tak jest. Też tam zapalę. Ale słuchajcie, pieniądze dla was. Dziękuję. Proszę.
proszę, wszystko przeliczę, czy się zgadza. Całe 60 tysięcy. Uwaga, nabity! Ostrożnie. Proszę, przelicz się, czy jest okej? Łyski, kto ma ochotę na łyski? Oj, za to. Chętnie. Proszę. Jak to jedzenie? No bo goście głodni. No, coś by zjadł. Wspaniały chleb polski. Dobry polski, piękny chlebek. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Pięć lat tego usta nie miałem. A, cudowne. A macie może coś do tego chleba? Wiem, jak pachnie. Polska nasza, dlatego. Dołóż, dołóż więcej, bo głodni są. Dla każdego, proszę. Dziękuję. W ogóle powiecie, co u was? Jak jest teraz w porządku? Dobrze? To się przyda. Moment przylotu do kraju wiązał się przede wszystkim z momentem również zameldowania się do dowództwa, które określało dalszą służbę i określało przydział, że tak powiem, służbowy. W Warszawie każdy cichociemny musiał przebywać co najmniej 2 tygodnie, a zwykle było dużo dłużej. Po to, żeby się zaklimatyzował w kraju, w którym są Niemcy. Wylądowaliśmy tutaj na dworcu głównym w Warszawie. Tłok jak jasna cholera, bo to szmur, kiedy idzie, wie, ten tłum mnie napchnął na jakiegoś Niemca i ja mu tam nadepnąłem żołdak taki na nogi i on tam tutaj zaczął kląć po niemiecku do mnie, a ja mówię sorry, bo to było tak popularne, to sorry, przepraszam, w Anglii, że nikt nie używał przepraszam, nawet my wśród siebie mówiliśmy sorry. A ostrzegali nas przed tym sorry, ale to jest odruchowo człowiek, ale ten Niemiec ani tego nie zrozumiał, ani nawet gdyby zrozumiał, to nas rozdzielił tłum. Szedłem, żeby to zobaczyć w Warszawie, a tam zobaczyłem, że wzdłuż chodników szli dwa SS-many, jednej strony, drugiej strony, w środku drogi jechała półciężarówka, która miała na ustawiony karabin maszynowy i po kolei mnie też zatrzymali i ten twoje papiery. Ja mu pokazałem to na angielską kartę i arbeitskartę i kazał mi iść dalej. Ale to było dla mnie to było takie pierwsze wrażenie, pierwsze zetknięcie się z Niemcami. Była specjalna organizacja, która była nazywana ciotkami. One miały za zadanie umożliwienie i ułatwienie aklimatyzacji skoczkom, którzy naraz z normalnego, wolnego kraju znajdowali się w kraju pod okupacją. Mieliśmy kontakt na kamienne schodki. To ten adres. I nasze hasło tam było, proszę panią, czy mogę pożyczyć żelazko elektryczne. To nie tutaj. Poczekajcie. Proszę panią, czy mogę pożyczyć żelazko elektryczne? Tak, mam. Żelazko może pan dostać. Proszę, niech panowie wejdą. No, proszę panią, całe szczęście, bo gdyby pani nie miała żelazka, to ja nie wiem, co byśmy robili, bo nie mamy innego kontaktu. Bardzo proszę, niech się panowie rozgoszczą. Ja tutaj wrócę zaraz. Słuchaj, ja tutaj dostałam 3 metry materiału na sukienkę. Jeżeli jesteś zainteresowana, to wpadnij, to się podzielimy. Zatelefonowałam do dwóch czy do trzech. Przyszły te ciotki, zabrały każdego osobno, bo i na Medyny. Po uzyskaniu przydziału jako szef komórki fotograficznej
znalazłem się wśród specjalistów, którzy wykonywali fałszowane dokumenty. Były to bescheiningi, ausweisy, metryki, świadectwa urodzenia, świadectwa ślubu. Normalna, rutynowa moja służba. Znajdujemy się w drugiej części kamienicy przy ulicy Chłodnej 20, w której mieściło się moje laboratorium, tak zwanej mikrofotografii. Całe laboratorium, które miało za zadanie zmniejszać meldunki wywiadowcze właściwie do kropki, którą zostawia mucha na szybie. Niektóre meldunki były ścieniane. Była to technika rozpuszczania filmu Lajkowskiego w acetonie i zdejmowania tej błonki emulsyjnej pokrytej obrazem, prawda? I zwijanie je do takiego cieniusieńkiego wałeczka, które się mogło mieścić w zapałce, normalnej zapałce do zapalenia papierosów. Ja zauważyłem, że Niemcy nie czuli się tak bardzo bezpieczni w tej Warszawie. Tam kiedyś szedłem właśnie też alejami jerozolimskimi z tą ciotką pod rękę, to. A po drugiej stronie jerozolimskiej ucieka trzech młodych ludzi, ale uciekają ile mogą. Nie wiem, przed czym uciekali. A po naszej stronie szedł Niemiec. I ten Niemiec widzi, że tamci uciekają po drugiej stronie, wziął karabin tego, opadł na takie drzewko i dookoła jakieś trzy drążki. I on opadł, ale zanim się zmierzył, zobaczył, obejrzał się, a szło trzech gości, buty z cholewami, w ryczach, młodzi. On karabin na ramię i poszedł. Nawet nie próbował. Warszawa żyła powstaniem, pełną młodzieży, dzieci, lipiec, a to on w butach, w dziewczęta w spodniach często ubrane, niby to turystycznie, ale wiadomo było, że to chodzi o wojsko z plecakami przygotowane, to się rusza i stąd Niemcy wiedzieli, że powstanie będzie. W Warszawie zaczęły wykwitać w najrozmaitych miejscach miasta cały szereg umocnionych i ukierunkowanych do obrony dużych bunkrów. Chyba udało mi się sfotografować nieomalże wszystkie bunkry w Warszawie. Mogły się te zdjęcia przysłużyć do celów czysto operacyjnych. Jeżeli chodzi o dokładnie konkretne te zdjęcie, to bunkier znajdował się po lewej stronie wejścia do uniwersytetu, a po prawej widniała jeszcze tabliczka kierunkowa do placu Marszałka Piłsudskiego, który w czasie okupacji nosił nazwę Adolf Hitler Plac. Wybuch powstania warszawskiego zaskoczył kilku cichociemnych, którzy nie otrzymali jeszcze przydziału bojowego. Wyszedłem rano w piątek, bo koniecznie chciałem dostać przydział do jakiegoś oddziału Akowskiego, żeby nie być wśród ludności cywilnej, a uważam, będzie dużo lepiej być wśród powstańców. I wyszedłem na miasto, żeby szukać kontaktu. O piątej wybuchło powstanie. Siedzę w oknie pierwszego piętra i obserwuję. Wychodzi Pluton. Pluton bez broni, tylko z pistoletami. I pędzi w kierunku uniwersytetu. Są przy tej pierwszej krzyżówce, padają strzały i Pluton pada. Wystrzelili wszystkich. Chodzi o to, żeby rannych ratować. Pamiętamy, że na dole, na korytarzu stały nosze, więc pędzimy po te nosze. Ale tymczasem te nosze są w rękach zespołu sióstr, które są w służbie sanitarnej AK, o czym myśmy nie wiedzieli. One pędzą z tymi noszami do tych leżących rannych. I padają strzały i Niemcy nie patrzą na Czerwony Krzyż i padają te siostry. Rozpoczęła się wielka strzelanina. Na Ochocie był mały taki oddział AK, który tam zajął jeden dom. Ja do tego do nich poszedłem, do tego domu, tam, żeby dołączyć, z nimi był. Ale tam oni mieli tylko uzbrojenie, tam była masa tych młodych ludzi, ale mieli uzbrojenie tylko dwa karabiny. Nic więcej. Ja postanowiłem dostać się do śródmieścia. Ale
Po drodze zatrzymałem się na noc, na drugi dzień rano już przyszli Ukraińcy tego brygady Kamińskiego. Zabierali wszystkich, ładowali do kolejki, żeby przewieźć ich do Grodziska. Pociąg zatrzymał się w Podkowie Leśnej. Ja wyszedłem z tego pociągu. Wzdłuż pociągu chodzili wartownicy niemieccy. Ja z powrotem zaglądam do pociągu, a wartownik mnie odpędza, żeby odejść, żeby nie pchać się, mam zostawić pociąg w spokoju, nie pchać się tam. I odpędził mnie od pociągu. I tak zostałem w Podkowie Leśnej. Mam za sobą półtorej Warszawy kanałami. Ze Żoliborza na Stare Miasto, ze Starego Miasta do Śródmieścia, z meldunkiem Pełczyńskiego ze Śródmieścia do Mokotowa i powrót z Mokotowa do Śródmieścia. Dokładnie półtorej Warszawy kanałami. Ja miałem taki jeden incydent, który może będzie ilustracją do tego tematu, o którym mówimy. W pewnym momencie ugrzęzła mi prawa noga. W czymś nie wiedziałem, bo to wszystko była jedna wielka, ciemna, czarna ciecz, wypajająca mniej więcej do połowy wysokości kanału. Usiłowałem tę nogę wyrwać i nie udawało mi się. W końcu zrezygnowałem z tego i zmuszony po prostu zapaliłem na chwilę latarkę, co nie było wolno, ale było, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju jakimś zabezpieczeniem, żeby człowiek się od czasu do czasu wiedział, gdzie się znajduje. Poświeciłem i zobaczyłem, że mam nogę uwięźniętą w rozkładające się ciało człowieka, prawda? I do tego jeszcze wszystkiego noga mi się dostała między dwa żebra i stąd była ta trudność, powiedzmy, wyciągnięcia nogi z tego. Przełamując wstręt, bo takie było moje uczucie, zacząłem, powiedzmy, te żebra na siłę rozchylać. Naturalnie byłem w tym gównie już od razu umazany, prawda? Aż w końcu mi się tą nogę udało, że tak powiem, wyrwać. Przyznam się szczerze, że przez dobre kilka minut dosłownie trząsłem się cały i to było właśnie to przeżycie psychiczne. Mogę zaryzykować jedno twierdzenie, że jakikolwiek opis, jakiekolwiek dramatyzowanie sytuacji, jakiekolwiek opowiadania chcące oddać charakter, powiedzmy, przeżyć tych ludzi, którzy byli, że tak powiem, zmuszeni do przejścia kanałami, nie będzie odpowiadał prawdzie, ponieważ jest to rzecz zbyt trudna do określenia. Otóż w Powstaniu Warszawskim wzięło udział 91 cichociemnych, z których prawie że wszyscy byli na dowódczych stanowiskach. Niektórzy z nich nawet swoim pseudonimem nadawali nazwy poszczególnym oddziałom. 18 zginęło w czasie akcji bojowych. Jeśli chodzi o honory i odznaczenia, to na 316 cichociemnych po powstaniu 221 jest kawalerami Orderu Virtuti Militari piątej klasy. 169 skoczków trafiło do dywersji i oddziałów partyzanckich. 50 podjęło służbę łączności, 37 wywiadu. Inni byli kurierami lub tworzyli komórki legalizacji. Wszyscy należeli do elity podziemnego wojska. Widzimy jakieś sylwetki. Trochę jest widno, bo księżyc. Ale kto się będzie bał, powiedzmy, w nocy, tak? Nas jest dwóch. I my wchodzimy i teraz widzimy, że to Niemcy. Peleryny mieli na sobie. I jeden peleryna odchodzi i karabin wystawia. Ja im mówię, za ten karabin, rozmawiam karabin, wyrzuciłem za siebie. Turek to samo, a Turek był trochę lepiej zbudowany niż ja nawet. Podporucznik przedwojenny, bardzo bitny chłop. No i myśmy tych Niemców na szosie zostawili. On też to samo, a uskoczyliśmy do rowu. I teraz jest sytuacja. Ja z Turkiem w rowie, a po drugiej stronie szosy coraz więcej Niemców wychodzi. I teraz robi się dosyć ciepło, bo ich jest więcej, wychodzi coraz więcej, a nas dwóch leży w rowie. Więc ja mówię do Turka, ja mówię Stachu, ty się wycofaj w jedną stronę, ja w drugą stronę i na jeden skaczemy i plujemy teraz! Przez te pola. Co się z tobą dzieje? Dostałem!
Ja mówię, gdzie? On mówi, w plecy. Ja mówię, słuchaj, ty tutaj się nie zatrzymuję, bo oni rządzą ciągle. A tam było zabudowanie. Myśmy musieli przejść jakieś dobre 6 kilometrów i to pod górę. I on cały czas był do tego stopnia przytomny, że w pewnym momencie on mówi, no mówi, Zdzichu, koniec naszej, mojej partyzantki. Ja mówię, nie bądź głupi, że dojdziemy do tam, furmanka i jedziemy do lekarza. Dajcie jakieś bandaże. Nie ma. No to nie wiem, podrzyjcie prześcieradło, koszulę. Trzymaj się. Trzymaj się. W pewnym momencie on się tak podnosi. I mówi, Cichu, bij mnie w piersi, bij mnie w plecy, bo się dziwę. Trzymaj się, Stachu. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Musiałem go wziąć tak i rozcieram mu te plecy. I on tak palę weśnie i skonął. I w tym trakcie zajeżdża furmankę konie za późno. Więc myśmy tego Turka zabrali do kamionki małej, tam miał pogrzeb. Tam przyjechał jeszcze jakiś inny oddział z tego terenu. Dostał pogrzeb oczywiście i do dzisiaj tam spoczywa. Myśmy naprawdę byli wspaniały chłopaki. Teraz to wyglądamy jak łamagi, ale nie byliśmy tacy. Byliśmy chłopaki do rzeczy. A. Imię, tradycje i odznakę cichociemnych wraz z ich dewizą służby Tobie Ojczyzno przejęła elitarna jednostka Wojska Polskiego GROM. Takich bliskich, takich ludzi razem, tak podobnie myślących. Ja nie mówię politycznie, bo ja polityką się w ogóle nie zajmowałem. W życiu już nie spotkałem. Wielu nie pogodziło się z narzuconym porządkiem jałtańskim. Po 1945 roku władze komunistyczne na 9 cichociemnych wykonały wyroki śmierci. Nigdy już takich stosunków w życiu nie miałem jak tam. Nigdy. To był najpiękniejszy okres, jaki mogłem przeżyć w moim życiu. Na wzorach ukształtowanych przez cichociemnych opiera się obecnie szkolenie komandosów na całym świecie.